Tak, dziś nagrywamy kolejny odcineczek, czyli poradnik WIPA to jest część druga, bo w tamtej części tego nagrałem WIPA, ale była słaba jakość i słabo wytłumaczyłem, więc w tej części dobrze to zrobię, będzie dobra jakość, więc zapraszam Was do oglądania. Czyli teraz pierwsze ćwiczenie to jest kręcenie na początku, żeby umieć WIPA, to musimy się nakręcić, czyli tak wolno i coraz szybciej i to jest pierwsze ćwiczenie. Jeśli nie umiecie tak nakręcić, to po prostu na początku róbcie tak wolniutko, tak daleko, jeśli się boicie, a potem to można sobie w domu ćwiczyć. Na przykład oglądacie to wieczorem, nie umiecie WIPA, to sobie poćwiczycie to w domu na początku. Teraz jest drugie ćwiczenie, czyli jedziemy, dajemy przednią nogę tutaj, zatrzymujemy się, kręcimy, łapiemy, dostajemy drugą nogę. Pokażę Wam to jeszcze raz. Czyli jedziemy, dajemy przednią nogę, zatrzymujemy się, wypychamy tylną nogą dek, łapiemy, stawiamy i dostajemy drugą nogę. Ćwiczenie, czyli szybkie kręcenie deku. Jeśli umiecie drugie ćwiczenie, takie, to trzecie ćwiczenie jest takie, że jedziemy, dajemy nogę, tak szybciutko, czyli nie jest, że tak się zatrzymujemy, tak szybko wolno robimy, tylko robimy to tak, szybciutko. Umiecie już te trzy podstawowe ćwiczenia do WIPA, czyli kręcenie, to nie wiem, jak to się nazywa, to możecie już WIPA sędziom robić i pokażę Wam, jak zrobić WIPA. Pewna nazwa sędzi. Jeśli nie wychodzi, to spróbujcie to robić na jedno. Nie wiem, czy ja zrobię na jedno. Tak róbcie, a potem po jakimś tygodniu sukces będzie Was. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!